Powstaje nowa hala Mando na terenie dawnego Wamagu na Piaskowej Górze. W nowej fabryce ma pracować około 450 osób. Dodatkowo 150 osób ma pracować w dziale R&D. Oficjalnie koreańska firma Mando nie informowała jeszcze, że zakład będzie znajdować się w tym miejscu. O planach powstania nowej fabryki mówiono już w 2021 roku. O tym, że będzie umiejscowiona w Wałbrzychu, mówiły m.in. władze miasta i pracownicy firmy. Na terenie budowy znajdują się logotypy Mando, więc inwestycja stała się faktem.